Jest 13 sierpień. Tak się przedstawiają sadzonki. Przydałoby się oczyścić je z tych suchych pędów, pousuwać, ale one są splątane z tymi zielonymi. Idę teraz po arbuza. Niewielkich rozmiarów, bo takich tu jest bez liku. Tu jak widać cały pęd jest zaschnięty. Szuka Eloi, ale ten okrągły. Zawiązał się 29 czerwca. No zobaczcie, wielkość kwiatka pelargonii i rozmiar arbuza. Kilo może 20 ma. Z takiego opakowania pochodzi nasionko, z którego wyrósł arbuziak ten. A tu jeszcze momencik, jak znajdę. O, zobaczcie, a mam jeszcze o tej samej nazwie Sugar Eloi i takim wyglądzie arbuza. I teraz pójdziemy do owocu, zanim rozkroję tego. Do owocu tego długiego. Mamy niebywałą okazję porównać. Teraz zobaczcie. Arbuzy o tej samej nazwie, ale różnie wyglądające. Ten arbuz 30 czerwca zawiązał się i on już będzie dojrzały. Ja go też zerwę, tym samym rozkroimy, zobaczymy. Czyli dwa arbuzy o nazwie Sugar Yellow. A zupełnie inaczej wyglądające. W podobnym czasie zawiązały się owoce. Bardzo dobry jest, bardzo słodki ten wczesny. A gdy zbierzemy z tego nasionka, będzie wyglądał inaczej, gdy wyrośnie, bo to jest F1. W tym nie mam opisu. I na przykład zobaczcie jedną sztukę, jak wygląda. To jest ten maleńki. On był w znacznie jaśniejszych barwach, a teraz przebarwia się. To jest z F1. I to jest ze zbioru zeszłorocznego mojego. Wysiewajcie cynie. One długo kwitną. Jak macie ziarenek, troszkę żyta na bazarze kupić. Tak, po prostu dla oka, żeby tak naturalnie wyglądało troszeczkę. Znamiono dawnych lat. Ale te
teraz czas zabrać delikwentów. Staram się tak przy kwiatkach nagrywać te moje arbuzy, żeby też oko pocieszyć inną barwą. I tak w przyjemności, że tak powiem, nadać, czy ktoś rozumie. Na przykład, co mam na myśli teraz, że to jest piękne, że to jest taka właśnie pasja, chwile radości o poranku, tak jak teraz. Słoneczko wstaje. Dopiero co dziki znikły w chaszczach nieopodal. Zachrumkały. I znikły. Słońce przez liście przedziera się. A tu czekają kolejne arbuzy. Nie wiem, ile z nich będzie dojrzałych lub przejrzałych. Najpierw okrągły. Kilo 40. Masa około 3 kg, mówi opis. A ten? Kilo 90. Ale zobaczcie jeszcze, jak różnie wyglądają, jakie skórki są ciekawe. Ten jest piękny, taki inny. Białe jerozy. O, przejrzały nieco. Tu. Za długo na krzaczku. A zawiązał się 29 czerwiec. Mamy 13 sierpień. 45 dni od zawiązania się owoca. Wiecie, ja to rozkroję, żebyśmy zobaczyli, o co to chodzi. I ja takie coś spróbuję. Spójrzcie, jakie jasne zrobiło się. A może to pestki nadają odcień. No nic, próba smaku. Lekko skwaszony, ale na słodko, nie czuć kwasu. A w tej części
Też nie czuć smaku. Oczywiście on jest nie taki, jak być powinien. Zbyt słodki nie jest. Ja już jadłam tę odmianę. Jeden owoc. Jeszcze film na dzień dzisiejszy nie jest wrzucony i był słodki, dobry. Tu nie czuć przejrzałości skwaszenia. Tu minimalnie coś czuć. Dobrze. Teraz kolejny. Teraz kolejny. O. No w tym pokładam ogromne nadzieje. 44 dni od zawiązania się owoca. Tadam, dzień dobry, o poranku, idealny. Idealny. Bardzo dobry. Odmiana, bardzo dobra. Zobaczcie Państwo teraz. Dwa arbuzy o tej samej nazwie. Słodziutki, takiego jakiego znam. I wiecie, gdzie jeszcze pójdziemy? Po kolejną sztukę. Tym razem będzie to ta sama odmiana Sugar Alloy, ale zaszczepiona na podkładce. I arbuz wygląda nieco inaczej, niż być powinien. No bo z zebranych nasion F1. Rośnie też na stanowisku numer 1. O, zobaczcie, chryzantemy od ponad miesiąca kwitnące. Tak wygląda. To przedwczoraj wyglądało dużo lepiej. W tej chwili już jest sam brązowy gąszcz pędów. I tu na przykład mamy. Właśnie z F1 zebranych nasion. To jest na Atlantic Giant zaszczepiony arbuz. Tu mamy na Shintozie. Tak, tak, tak wygląda. 23 czerwca zawiązał się. Pędy jeszcze zielone. I był jeszcze trzeci arbuz o jeszcze innym wyglądzie. Ale jeszcze tu przerwa przy gerberze. Marko, zobacz, bo od kolegi dostałam gerberę. Postaram się, żeby udało się ją przechować, przezimować. Czy u Ciebie też tak się robi? W środku kwiatka gerbery. Zobacz. Uuu. Nie, to spadło. A ja już pomyślałam, że gerbera jakieś nasiona zaczęła wytwarzać. Ha. Ale tu co tu wisiało? Poczekajcie. Tu wisiała pelargonia. A to ciekawe.
W tym momencie, tak. O, ta pelargonia, a ona nie wytwarza. To nie wiem, co tu się zadziało. Ale wróćmy tu do nagrań. I jestem ciekawa też smaku na zaszczepionego na podkładce arbuziaka. Duża różnica w wyglądzie. A nasionka były z tego opakowania wysiane przez znajomego, dobrego mojego, kochanego. Pozdrawiam, panie Andrzeju. Zebrał nasionka z uzyskanego owoca. Wysiał. Arbuzia, sadzonka wyrosła. Zaszczepił na podkładce. O, tu spójrzcie, jest wspólny mianownik. Skórka. Uwaga. Tu. I obok. Na oryginale. Ale trzeba zważyć najpierw. Czy jest dobrze ustawiona waga? Tak, ja kładę na wagę mój refraktometr, który waży właśnie 96 gram 97. No i wtedy wiem, że jest waga dobrze ustawiona na podłożu. Ze 2,5 kilo daję. Dużo się pomyliłam. Na korzyść. 3 kilo 40 deko. A teraz się rozpatrzmy. Jaki będzie kolor przede wszystkim? Jak bardzo pobieli cechy wewnątrz? Jaka grubość skóry? I zanim otworzę, liczmy dni od zawiązania się owoca do dziś. Możliwe, że za dużo. 51 dni. A kuku, panie Andrzeju, proszę spójrz. Piękny. Włóknisty deko. Różowo przebarwia się. Kolego Mag, zobacz. Pasmatry, widziałeś ty? Widziałeś? I inni moi szanowni oglądający. Tak wygląda arbuz, który nie powiela cech. Skóra gruba. A smak. Tego miejsca. Mało słodki. Ze środka, a tu? O, tu już słodszy. No proszę. Na podkładce Shintoza. Ale do smaku tego arbuza daleko mu. Bliżej jest do smaku tego. Teraz pomiar cukru. Trzeba wytrzeć nóż z soków, by nie zafałszować wyniku. Sam sok bez miąższu.
Podnosimy wysoko, wysoko. Lewa strona, granica barw. 10% BRICS zawartości cukru. Teraz należy wytrzeć z soku sprzęt. Dokładnie, dokładnie. Nóż też. Czy też palce wytrzeć, czym tam się pobierało sooczek. Z tej, powiedzmy, z części jakby słodszej. Siedem procent BRICS ten ma. Z żółtej części, a wezmę z tej różowej teraz. No to ciekawe. Oj, sześć. Lewa strona, chyba 6. 6,5. Minimalnie mniej. Pozostało z tego sprawdzić. Ja myślę, że tu będzie 6. Może 7. W skali odczuć. Sześć, czyżby? 5,5. No to tak dziwnie troszkę. No, no dobra, na tym kończę odcinek. Do widzenia, pozdrawiam. I ja biorę się za rozkrajanie tych